Może to, co powiem, to jest nieco staroświeckie, ale po prostu już jestem starszy i robiłem różne rzeczy, ale cały czas wydaje mi się, że w sztuce najważniejsze jest jednak chyba to, co się przekazuje innym ludziom, że nigdy nie byłem zwolennikiem sztuki dla sztuki, to znaczy samej formy bez jakiejś literackiej treści. Treści, która by coś tam przekazywała z mojego myślenia, wnętrza, coś, czego nie umiem wypowiedzieć w sposób werbalny. Sytuacja w sztuce, wydaje mi się, jest jak zwykle kiepska. To znaczy, teraz jeszcze może nawet jest i trudniejsza z tego powodu, że nie ma właściwie rynku sztuki. Ludzie nie mają pieniędzy, nie mogą kupować ani obrazów, które sobie powieszą w mieszkaniu, ani rzeźbek małych, a już nie mówiąc o pomnikach, których się bardzo rzadko kiedy buduje, bo to jest bardzo kosztowna rzecz. A my w tej chwili jesteśmy w takim raczej dołku finansowym jako kraj, i to się odbija na sztuce. Tak. Może przykład mojej postawy artystycznej jest tego typu, że na przykład to jest jeszcze rzecz w robocie, nieskończona, ale chciałbym to nazwać w obronie własnego gniazda. I to jest przy pomocy i form, i koloru, który jeszcze nie jest ustawiony, i chciałem pokazać coś, co nas bezpośrednio dotyczy w każdej chwili, że my musimy jakoś dbać o to nasze najbliższe środowisko i dalsze, zresztą też, bo ono wpływa na to nasze bliższe środowisko. Ale wydaje mi się, że i w tak ciężkich materialnie czasach jednak powstaje sztuka niezła chyba, wydaje mi się, i która mogłaby być pokazana i za granicą, i u nas mieć szerszy odbiór. Także te ciężkie warunki właściwie znowu sprawiają, że sztuką ludzie się, ci, którzy nie zajmują, zajmują się bardziej, może nawet. Thank you.
dlatego, że po prostu rzeźbię, że to jest jakiś inny sposób przekazywania własnych przemyśleń i uczuć i doznań przy pomocy właśnie sztuki. A forma powinna być rzeczywiście taka, żeby i zadowoliła specjalistów, ale żeby była czytelna dla ludzi prostych, którzy ze sztuką mają niewiele do czynienia. I żeby jednak to, co się przekazuje w tych drobnych czy w większych rzeźbach, żeby jednak coś przekazywało i mówiło o samym wykonawcy i to, co chce powiedzieć publiczności, która to ewentualnie obejrzy.